Witam ponownie. Dzisiaj Wam zaprezentuję 112 w wersji obsadzone roślinami i wypełnione wodą. Tutaj po przeniesieniu roślin z innego zbiornika zalęgły mi się okrzemki. Także prowadzę obecnie z nimi walkę. W takiej formie, iż wymieniam co tydzień 1/3 zbiornika wody i planuję dokupić więcej krewetek. W tym zbiorniku 112, mam ich obecnie 30. Jedna tam w kadrze się pojawiła, pędzlująca trawkę. Krewetka w kadrze. Walczy z prądem. Nie ma dobrze, nie ma dobrze. Zrezygnowała. Grzałka jest tutaj 100-watowa na to akwarium. W środku po tej prezentacji koncepcyjnych samych kamieni, którą tam sobie u mnie wcześniej zobaczycie, dokupiłem dwa korzenie. Siedzą już tydzień i jakoś im śpieszno nadal do góry. No ale daję im jeszcze tydzień. Obciążyłem je, jak widzicie, kamieniami. Jeden kamień, drugi kamień, przywiązany żyłką. No i tydzień już siedzą. No ale po odczepieniu kamienia śpieszy im się do góry. Ale że dam im jeszcze tydzień, jak się pomoczą. I oddalę Wam całościowo. Całościowo prezentuje to mi się obecnie tak. Wiadomo, wszystko dopiero świeże posadzone. Musi minąć pewnie za 2 miesiące, aż mi to wszystko zacznie zarastać. Tak wygląda moja 112. Wiecie, co w tym wszystkim jest śmieszne? Że ludzie dzielą się na dwa gatunki. Tacy, którzy dopiero próbują akwarystyką i są na rozdrożu. Spodoba się, nie spodoba się. I tacy, którym się to już spodobało i teraz zaczynają zwiększać swoje zabawki. I 25, i 112 litrów, i później może 150 albo 180, a później może 240 albo 350. No i tak to właśnie się to pasja rozszerza. No ale nie powie ten, kto sam nie spróbował. Każdy z nas się musi w tym odnaleźć. Albo go to kręci, albo go to nie kręci. Wiadomo, wiąże się to ze swoimi plusami, minusami. Przy większych zbiornikach jest mniej roboty z wymianą wody, bo ta woda nam dłużej, na dłużej wystarcza. Wiadomo, jak się pojawią jakieś choroby w środku, to trzeba wymieniać ją częściej, co tydzień. W ilości 30-50% w zależności co nam się tam na roślinach pojawi. A tak, to myślę, że później to będziemy ją wymieniać rzadziej. Raz w miesiącu, może się nawet zdarzy raz na 2 miesiące. Ale to Wy sami skomentujecie w komentarzach, czy mam rację, jeszcze nie wiem. Czy mam, będę na fazie eksperymentów. Będziemy kręcić, nakręcać. Będziemy się dzielić spostrzeżeniami i uwagami. Na razie z tej prezentacji tyle. Dzięki, hej.